Materiał został nagrany wraz z pomocą grupy Keepers of the Lore. Link oczywiście w opisie, jak i na ekranie. Serdecznie zapraszam. Będzie to mój pierwszy materiał o takiej tematyce i serdecznie mam nadzieję, że się przyjmie. Tematem, który dziś omówimy, będzie magia. Zanim opowiemy o samej magii, trzeba powiedzieć coś o wzajemnie zwalczających się siłach, które rządzą światem Warcrafta. Mówimy tutaj o takich siłach jak chaos, który zwalcza porządek, życie i śmierć oraz światło i cień, które są jednocześnie tymi pierwotnymi siłami. I teraz do każdej z tych sił można przypisać jeden rodzaj magii. Do chaosu będzie odnosił się Fel. Do porządku będzie odnosiła się magia Arcane. Do życia natury, do śmierci nekromancja, a do światła i cień, światło i cień, czy też jak kto woli, Holy i Void. Fel reprezentuje czysty chaos. Jest on czerpany z cierpienia. Jej reprezentantami są różnego rodzaju demony, czyli tym samym płonący legion. Miejscem, w którym demony żyją, nazywane jest wirującą pustką, która znajduje się poza czasem i przestrzenią, sprawiając, że i same demony również znajdują się poza czasem i przestrzenią. Fel jest o tyle ciekawą magią, że jest niezwykle uzależniający. Czarnoksiężnicy, tacy jak Gul'dan, którzy nim władają, uzależniają się od niego i popadają w pogoń za jeszcze większą mocą. Arcane jest magią reprezentującą czysty porządek. Jako jej reprezentantów można wziąć Tytanu, albowiem w ich żyłach właśnie ta magia płynie. Tytani zajmują się kształtowaniem planet i nadawania kosmosowi porządku. Również samo Azeroth jest Tytanem i to właśnie dzięki niemu, lub jej, jak kto woli, na Azeroth można korzystać z magii Arcane. O dziwo, magia ta, tak samo jak Fel, również jest uzależniająca. Wystarczy na przykład spojrzeć na elfy, którym odcięło się dostęp do źródła magii. Zamieniali się oni we wreczet, które można na przykład spotkać w lokacji startowej krwawych elfów. Natura. Magia reprezentująca życie każdej istoty. Istoty, które mogą władać jej mocą, to dzicy bogowie. Tacy na przykład jak półbogowie i Loa. Jednym z najsławniejszych druidów, którzy władają jej magią, jest Malfurion Stormrage, który pobierał nauki u samego Cenariusa. Korzystanie z tej magii nie przynosi żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Nekromancja. Magia ta bierze się ze śmierci każdej istoty. Istoty, które je reprezentują, no cóż, nie trzeba daleko szukać, nie umarli. Co ciekawe, nie można władać bezpośrednio nad śmiercią, póki samemu się nie umrze. Dobrym przykładem jest tutaj Kel'Thuzad, który za życia nie był tak silny nekromantą, jak był po śmierci. Krainą, która jest bezpośrednio związana ze śmiercią, to Shadowlands. Można wręcz powiedzieć, że to chrześcijańska wersja piekła. A im głębiej się zejdzie, tym jest jeszcze gorzej. Na samym dnie można spotkać Arthasa, który cierpi za to, co zrobił. Światło, czyli jedna z dwóch pierwotnych sił, jest odwiecznym przeciwnikiem cienia. Istotami bezpośrednio zrodzonymi ze światłości są Naru, świetliste, geometryczne istoty, które wręcz emanują energią światła. Światło jest także wyzdawane przez Kościół Świętego Światła, a także i przez Draenei, lecz jednak w inny sposób. Oczywiście, kiedy myślimy o światle, od razu nasuwa nam się na myśl klasa paladyna i kapłana. Jednakże nie jest to najlepszy wyznacznik, gdyż kiedy weźmiemy pod lupę taurenów, którzy również paladynami mogą być, okaże się, że oni nie czczą samego światła jako światła, tylko bardziej Anshe, czyli słońce, które miało być jednym z oczu matki natury. Jednakże zostawmy już ten temat i przejdźmy do kolejnej magii. Cień, czyli kolejna z dwóch pierwotnych sił. Ta magia jest reprezentantem najsilniejszych istot w całym uniwersum Warcrafta. Mówimy tu oczywiście o Void Lordach. Istoty te są tak potężne, że same sobie są planem egzystencjalnym zwanym pustką, w którym oczywiście nie ma nic. Ich sługami są pradawni bogowie, których zadaniem jest sprowadzenie Void Lordów do naszego świata. Korzystanie z tej magii jest zdecydowanie najbardziej niebezpieczne, gdyż korzystamy tutaj z energii Voidu, która sprawia, że im bardziej z niej korzystamy, tym bardziej szaleni się stajemy. Szaleni do tego stopnia, że po pewnym czasie korzystania z Voidu zaczynamy służyć Old Godom i Void Lordom. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał przyjmie się bardzo ciepło oraz na to, że dołączycie do grupy Keepers of the Lore, dzięki którym nie zrobiłbym tego materiału. Także widzimy się po weekendzie, kiedy to dodam piątą część Illidana.